wtedy można by było państwa jakoś zagospodarować tak w miarę przyzwoitych warunkach, no ale ze względu na to, że już zawiadomienia o sesji i miejscu już zostały rozesłane, nie było możliwością moją, aby zmienić tego miejsca, więc bardzo przepraszam za wszelkie utrudnienia. Ja tylko powiem od siebie, że spotkałam się razem z moimi koleżankami i kolegami z klubu radnych, z delegacją z Chwalisławia, która przedstawiła swoje postulaty i bardzo szczegółowo dyskutowaliśmy na ten temat. Ja oczywiście im wspomniałam, że w pierwszym moim założeniu było zorganizowanie sesji u państwa w Chwalisławiu wraz z inwestorami i właścicielem działki. Niestety nie było to zaakceptowane przez Radę ze względu na to, że był zgłoszony wniosek, że nie posiadamy na tyle wiarygodnych informacji, aby państwu to przedstawić, ze względu na to, że inwestor powiedział nam tylko część rzeczy, a szczegółowe informacje miały do nas dotrzeć w najbliższym czasie. Więc odeszłam od tego, od tej propozycji. No, nie powinnam, od razu tutaj przyznaję się do rzeczy, ale dlatego wyciągam do państwa rękę teraz i pozwalam w wzięciu dyskusji szczegółowo i przedstawieniu swoich postulatów. Więc bardzo proszę reprezentanta, proszę panie Sobosławiu, pragnę prosić wszystkich radnych o niewyrażanie zgody na wydobycie węgla w Kamieniu. Dziękuję serdecznie, ale panie sołtysie, posłuchajmy mieszkańców, dobrze? Jeżeli można, bardzo proszę delegację. Proszę o ciszę. Witam, nazywam się Elżbieta Twaruch, jestem, należę do grupy inicjatywnej, która przekazuje informacje, bo powiemy szczerze, że największy problem w tej sytuacji to jest państwa polityka informacyjna, która bardzo mocno zawiodła i te emocje, które teraz są i to, że dzieje się to w takim tempie, wydaje nam się, że dla państwa zaskakująca nasza reakcja wynika głównie z państwa niedostatecznej polityki informacyjnej. Dlatego, że jeżeli podejmujecie jakieś bardzo istotne decyzje, które w tej chwili próbujecie uzasadnić jeszcze brakiem zasadności. Nie potrafię tego w tej chwili sprytniej nazwać, bo w momencie, kiedy państwo jesteście po rozmowach wstępnych z inwestorem i chcecie dokonać zmian dla nas w konsekwencji dalekosiężnych, czyli chcecie zmienić plan, to studium zagospodarowania przestrzennego, I w tym momencie państwo mówicie, że macie niedostateczne informacje, to proszę się nie dziwić, że społeczność naprawdę nie będzie do państwa miała zaufania. Ponieważ nie można podejmować decyzji, które są konsekwencji prawnej dla nas jakimś wyrokiem i tak naprawdę rozpoczęciem już konkretnych procedur zmierzających do otwarcia kamieniołomu. W sytuacji, kiedy państwo wybrani przez nas, powołani do dbania o społeczność swoją, państwo mówicie, że nie macie dostatecznych informacji. To jest podstawowy nasz zarzut jako mieszkańców Chwalisławia, bo jesteśmy po zebraniu, o czym państwo pewnie wiedzą, państwo radni, bo teraz do państwa się zwracam głównie. Spotkaliśmy się z panem burmistrzem i bardzo jesteśmy rozczarowani i zawiedzeni postawą pana burmistrza, ponieważ nie mógł z nami dyskutować, bo nic nie wiedział na ten temat. Więc jak możecie państwo podejmować tak odpowiedzialne decyzje? Gdzie gmina jest turystyczna, gdzie Chwalisław jest jednym z ogniw. Myślę, że bardzo istotny. Może ponosi mnie pycha, ale uważam, że najważniejszym po Złotym Wysoku. A może przy odpowiedniej polityce rzeczywiście władz byłaby równorzędną miejscowością, bo takie przykłady na Dolnym Śląsku są. I pochyliliśmy się w pewnym momencie nad sytuacją, kiedy państwo jednogłośnie wyraża się pozytywną opinię, to znaczy, że jeśli ja mam pozytywną opinię, ja tak to rozumiem, chociaż nie jestem politykiem, to znaczy, że jestem przekonana, że decyzja, którą podejmę, będzie dobra. Zmierzam do rzeczy, która w sprawie której tak naprawdę przyszliśmy, bo już sama gmina wie, że Chwalisław nie chce kamieniołomu. Państwo macie swoje racje, poszukujecie pieniędzy, my też to rozumiemy. Natomiast chcielibyśmy zapytać, dlaczego państwo chcą przekształcenia tej działki? Już teraz, na tym etapie, kiedy tak niewiele wiecie, mało tego, ja jako biolog, jestem nauczycielem biologii, interesuję się przyrodą, znam, nie powiem, że każdy kamyczek Chwalisławiu, ale roślinkę na pewno. I pierwsza rzecz, jaka mnie zaskakuje,
to w sytuacji, kiedy dostajecie Państwo deklarację z Parku Śnieżnickiego, nikt nie pyta, jaka to deklaracja, czego dotyczy, chociaż wiecie, że Chwalisław jest cenny przyrodniczo, że ten Chwalisław, to mam nadzieję, że ludzie, którzy rządzą naszą gminą, wiedzą, jakie mają, jakie gmina ma walory przyrodnicze i myślę, że Pan Burmistrz też wie, jakie walory ma nasza gmina i że to nie jest tak, że wie to tylko poprzez swoich ludzi, bo jeśli nie wie, powinni się dowiedzieć, że inwentaryzacja, która się odbyła, była częściowa i trzeba byłoby naprawdę zasięgnąć języka, czy w tym obszarze nie ma proponowanych. No to proszę Państwa, powiem Państwu, że jest prosta sprawa. Na granicy kamieniołomu jest Buczyna Sudecka, Kwaśna, która jest w propozycjach, macie napisane. Docelowo włączona w sieć Natury 2000. Nie włączona, bo zabrakło czasu, bo robią ono najważniejsze siedliska, nie do wszystkich do... To jest na granicy, to jest jedna rzecz. Cała masa innych zbiorowisk, które tam są, o których Państwo pewnie nie wiecie. I teraz tak, dostajecie od Pana Burmistrza informację, jest zgoda. Ja bym chciała się zapytać Pana Burmistrza, z kim Pan Burmistrz rozmawiał na ten temat? Jakie są dokumenty? Gdzie możemy zajrzeć do tych dokumentów? Bo skoro Państwo podnieśli ręce i wyrazili pozytywną opinię, to chyba musieliście pomyśleć o tym, że to jest tak ważna decyzja, konsekwencja. A nie zrzucać odpowiedzialności, że wszystko przed Wami, bo inwestor wyłoży ogromne pieniądze, zrobi 40 ekspertyz. Proszę Państwa, mieszkańcy wiedzą, jakie to są ekspertyzy. Bo byli tacy ludzie, którym chciało się usiąść, poczytać, pogrzebać i my wiemy, że co musi zrobić inwestor. Tylko szkoda, że Państwo nie wiecie. Bo mówienie, że nie będzie uciążliwości, dla Was jedno hasło uciążliwości, co oznacza? No będzie im trochę trudniej, tak? Nie chcą, bo nie. Nie, proszę Państwa, uciążliwości w obrębie samego hałasu jest 5 kategorii. Promywaniowania magnetycznego, zmian klimatycznych, nie będę Państwa zanudzać. Mogę podać źródło, albo Państwu w prezencie przyniosę kwalifikowanie przedsięwzięć. Proszę bardzo, do poczytania, do poduszki. Warto. Więc jeśli mówicie, że będą uciążliwości niewielkie, to nie jest prawda. Bo gdyby były niewielkie, nie byłoby 40 punktów oddziaływania na ludzi i środowisko. To po pierwsze. Po drugie, ja dzisiaj jestem po porannej rozmowie z fachowcem z Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, ponieważ bardzo mnie tak niepokoi to, dlaczego tak jest taka jest presja ogromna na to, żeby przekształcić tę działkę. Na tym etapie. Na tym etapie. Rozumiem. W sytuacji, kiedy założymy, że Pan Burmistrz sprzyja inwestorowi i okej. Okay. To jest jedyny zasadny argument, proszę Państwa, bo tak naprawdę Pan, który pozwolił mi, Pan Kądziołka, człowiek, który się zajmuje odwiertami, zrobił mi dzisiaj rano pół godziną wykładnię na ten temat. Krótko, na tym etapie, żeby zrobić odwierty do 100 metrów, potrzebna, tak, potrzebny jest inwestorowi. Projekt prac wydobywczych może wykonać to na działce rolnej. Jak będzie miał bardziej ambitne plany, będzie miał więcej pieniędzy, będzie chciał zrobić głębsze wiercenia, potrzebuje plan ruchu, ale też nie jest wymagany na tym etapie absolutnie, bo to jest odwiert na razie poszukiwawczo-orientacyjny. Więc dlaczego jest taka presja? Dlaczego nie dacie sobie czasu, żeby podjąć faktycznie rzeczową decyzję, rozsądną? Nie rozumiem. Stąd nasze niepokoje, stąd nasza prośba, jedyna jaka na tym etapie może być, to prośba, żebyście Państwo wycofali się z pozytywnej opinii i zanim podejmiecie jakąkolwiek, żebyście zadali sobie trud, żeby zbadać tego inwestora, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście będziemy mieli z tego zyski, czy te koszty, które się pojawią, nie tylko dla nas. Ja mieszkam w górnej części Chwalisławia, powiem uczciwie. Jakbym miała na skali od 1 do 10 powiedzieć, kto będzie najbardziej zagrożony, to będzie Mąkolno i pierwsza część Chwalisławia i to będzie dramat dla nich. I powiem uczciwie, że to nie są informacje wyssane z palca, bo ze znajomymi kontaktowaliśmy się z ludźmi, którzy mieszkają w otoczeniu 4 kamieniołów, proszę Państwa. Nieprawdą jest, jeżeli tak mówicie, to znaczy, że nie wiecie, o czym mówicie, że dla ludzi to nie są uciążliwości. Dla ludzi, którzy żyją w miejscowości z kamieniołom, to jest drama. To jest drama. Można byłoby długo opowiadać. Mało tego, znam stronę także przyrodników, którzy na przykład zrobili piękną inwestycję w Świerkach. Wszyscy się zgodzili, ludzie chcieli pracy. Tam jest dramat. Młodzi wyjechali, starzy, którzy byli przyjęci, zostali pozwalniali, zrobili im kolejkę nad drogą, super wywóz, nowoczesne technologie, kurtyny wodne. Oni tam nie mają życia po prostu.
świetna inwestycja, super kamieniołom, porównywalny, w tej chwili jest jednym z najmniejszych kamieniołomów tutaj w tym rejonie. Proszę Państwa, wszystko jest w internecie, można usiąść, poczytać, zobaczyć, pojechać do tych ludzi, to co my zrobiliśmy. W Mieroszowie pytaliśmy, powiedzieli świetnie, fajnie, na początku zrobili nam drogę, teraz zobaczcie jak my żyjemy. Sklepy? Kto tu przyjdzie? Tu się nikt nawet nie zatrzyma, wyjeżdżają stąd młodzi ludzie, ci co dostali pracę zostają. Więc to jest jakby inny, jakby dalszy etap. Państwo macie obowiązek poszukiwania inwestorów, pieniędzy, rozumiem, wykorzystywania tego, co nam natura dała. Rozważcie, dajcie sobie czas i nam i zmieńcie pozytywną opinię, bo w ten sposób dajecie nadzieję na to, że ta procedura ruszy. Jak ruszy, to będziemy musieli pójść do sądu. I pójdziemy. Na Górze Klin, pod, w Górach Kamiennych 11 lat się sądzono. Z 4 osobami rozmawiałam, które były po jednej, po drugiej stronie. Wygrali. Wybrali, proszę Państwa. Więc druga miejscowość, a gdzie to wczoraj byłyśmy, bo już nie pamiętam, Romanowie, druga inicjatywa. Byłyśmy, proszę Państwa, wczoraj w Drożkowie rozmawialiśmy z ludźmi. I o tym chciałam powiedzieć z całą taką przekonaniem, naprawdę teraz mówię od serca. Ci ludzie rozmawiali z nami i powiedzieli tak. My wygraliśmy, bo przyjechał nam nasz wójt, pan Niebieszczański. Zebrał ludzi, chociaż naprawdę miał świetną wizję, bo inwestor dawał dużo pieniędzy do gminy. Okazało się, że ludzie nie chcą. Część była przekonana, po jakimś czasie dotarły do nich informacje, zmienili zdanie. I powiedział, stanął burmistrz, przepraszam, wójt po ich stronie. Powiedział, wygraliśmy, bo nasz gospodarz był po naszej stronie. Taka jest, proszę Państwa, nasza sytuacja. My z pewnością będziemy się bronić. Bo myślę, że tego pan burmistrz nie przewidział, że społeczność Halicowa jest bardzo społecznością przywiązaną do swojej ziemi. Żyli biednie, żyli zżyci ze sobą, mamy ogromne poczucie tego, że to jest nasz dom, nasze miejsce i wiemy, jakie ono jest cenne. I to nikt tego nie zawdzięcza, tej przyrody i tego, co mamy, nikomu tylko nam, bo my byśmy zmuszeni kiedyś do życia w biedzie. I dlatego ta bieda uchroniła przyrodę przed zagładą. A teraz, jak jest parcie na to, żeby budować drogi, żeby pozyskiwać, chcecie zrobić za wszelką cenę. Macie takie prawo. My was bardzo prosimy, dlatego tak tu przybyliśmy. Nie zabraliśmy tych, którzy nie mogą. Chociaż pewnie chcieliby. Starszy, chory, chociaż i tacy są wśród nas. I docencie to. Że niektórzy wstali z łóżka, po prostu przyjechali tutaj, żeby pokazać, że nie chcą. Takie malutkie dziecko przyjechało. Tak, ci, którzy przyjechali, to mi też tacy młodzi, którzy nie wyjeżdżają do Irlandii, proszę Państwa, tylko chcą zostać w Halisławiu. Mają jakieś plany. Nie niszczcie tego. Taka jest nasza prośba. Myślę, że więcej nie ma nic do powiedzenia. Prosiłabym pana... Aha, dobrze, to dziękuję. Jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy macie Państwo świadomość, Państwo radni, że wasze decyzje, kiedy jeszcze nie ma kamieniołomu, już skutkują tym, że ludzie zmieniają swoje postawy. Bo na przykład pan Mrozek, na temat którego dyskutowaliście, na temat jego wniosku o przekształcenie działki na Mokradle, chciał tam sobie zbudować staw. Kiedy Państwo już się na to zgodzili i zawarliście w protokole tam taką klauzulę, tak, że w razie, kiedy zostanie w pobliżu otwarty kamieniołom, bo to jest naprawdę 250 metrów, jest granica kamieniołomu od tego zbiorowiska, tam w tej klauzuli napisaliście, że kiedyś nie będzie mógł rościć odszkodowania, jeżeli sobie buduje ośrodek i tam. Ten ośrodek to jest jakby kolejny etap działalności pana Mrozka. Pan Mrozek ma zamiar wybudować w przyszłości wyciąg, tam miał być letni staw. To są wszystko próby skierowane na rozwój turystyki, bo ci ludzie faktycznie inwestują. Pierwszy człowiek, który inwestuje w Halisławiu, jakie są jego decyzje? Jego decyzja jest taka, że on w ogóle sobie da spokój z tym stawem, bo jaki jest sens? Oni w ogóle zastanawiają się, co tu robić, bo dopiero rozpoczęli, tak? Czekają z wielką cierpliwością na decyzję i tak naprawdę no, zostali trochę zaszachowani Państwa decyzją. Więc to jest kolejny argument na to, że taka decyzja rzeczywiście zaczęło to się ruszać i zatrzyma się na chwilę. Tej górnej działki, a nie tej. To jest budownictwo mieszkaniowe dla jego córki. Także tutaj proszę za prasą nie przytaczać informacji. Nie za prasą, rozmawiałam osobiście. Dokładnie, w prasie są one fałszywe.
bo to, o czym pani mówi, ma być budowane koło wybudowanego przez niego gospodarstwa agroturystycznego. A to nie jest 250 metrów od Katowic. Nie, to pan burmistrz myślę, że nie uważnie słuchał. To jest jedna z inwestycji pana Mrozka, a pani Wiąta Mrozek nie wyglądała naprawdę na dziennikarza, rozmawiała ze mną. Rozmawiała ze mną na ten temat. Ode mnie się dowiedziała, to ja jej wydrukowałam ten protokół państwa i pokazałam. Pisali o was, czy wy o tym wiecie? A nie wiadomo, czy 100 metrów góry. Ale o, proszę pani, o którego burmistrza chodzi? O tego, co ma agroturystykę? Jego ojca. Bo to, tak, jego to jest ojca. To. On wyciąg buduje trzy. Oczywiście, że tak, wyciąg trzy, ale to miał być element agroturystyki. To miał być element, tam miał być zbiornik. Tak, teraz nie, że lokalizacja nam się nie zgadza, a teraz proszę panią, tu jest wniosek o budownictwo mieszkaniowe na tą działkę, o której pani mówi. To jest pierwszy wniosek pana Mrozka o przekształcenie, a drugi o wyciąg Josta koło jego obecnie posesji, którą ma na agroturystykę. Dobrze, to jest wiedza formalna, która wynika z dokumentu pana burmistrza. Moja wiedza jest taka, nie dalej jak dwa lata temu pan Mrozek zwrócił się do nas z prośbą o sprzedanie fragmentu działki, bo my z nim, nasza działka z nim graniczy. Też bagien na wysokim poziomie podgruntowym. On ma zamiar tam w przyszłości zrobić staw. I to jest jakby cały pomysł. Rodzina ma pieniądze, zarabia, ma wizję inwestycji. Nie może pan burmistrz się zamykać w wąskiej jakiejś takiej perspektywie. Ma pan pismo, to jest zupełnie inna sprawa. To jest ciąg. Będzie kamieniołom, nie zrobią tego, co zrobili. Ma pan burmistrz pewność, że oni będą szli dalej w inwestycje? Nie będą. A dlaczego nikt nie wyjdzie? Chyba wywóz kamieni. Ale proszę państwa, no bez przesady. Niedługo to w ogóle ptaszki nie będą przelatywać nad Parisławiem, bo kamieniołom będzie budować. Żelaźnie padły dwie aszmy turystyki od momentu otwarcia nowego kamieniołomu. To co to takie koszta wpychać, jak za tą stopą jest kamieniołom? To kapliczkę przenieść, niech pan tutaj robi. To tutaj robi. Jest czysto, rogi są czyste. Po co wyciąg z 50, jak ktoś buduje za darmo Parisławie? No po co wyciąg? Jeżeli ktoś jeszcze chce zabrać głos, to bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że tutaj mamy 100% mieszkańców, żaden z mieszkańców nie opowiedział się za kamieniołom. I to proszę wziąć pod uwagę, dlatego że to jest najistotniejsze. Po prostu mieszkańcy mówią nie. Nikt nie widzi tutaj żadnego zysku, ani nikt nie chce kamieniołomu. I państwo jako radni, mamy nadzieję, że państwo się solidaryzują z mieszkańcami i po prostu no jakby to jest jakby podstawowy argument za tym, żeby po prostu nas poprzeć, prawda, i nasz protest. I zmienić oczywiście decyzję odnośnie opinii wyrażonej do zmiany studiów, prawda, bo to jakby jest istotne. Byćcie za Chwalisławiem, a nie przeciw Chwalisławiem. My nie jesteśmy przeciw, od razu chciałam to państwu wyjaśnić, chciałam tutaj sprostować pewną rzecz, bo pani powiedziała o presji. Nie ma presji ze względu na to, że inwestor został zaproszony, ale nie pod takim kątem, że wywierał ktoś na nas presję. Ja tutaj wytłumaczę, że chcieliśmy po prostu posłuchać odnośnie złoża, jakie mamy akurat w tej miejscowości Chwalisław, więc inwestor tutaj przyjechał wraz z właścicielem działki. Powiedzieli nam o swoich planach, ale nie na tyle, żebyśmy mieli taki całokształt, żebyśmy wiedzieli, jak to będzie wyglądało, tylko mniej więcej wyjaśnili, na jakim etapie poszczególnych tam rzeczy będzie to wszystko się działo. I chciałam też państwu powiedzieć, że mówiliśmy inwestorowi, że z chwilą, kiedy będziemy podejmowali prawomocne decyzje, będziemy brali pod uwagę to, co będą mówili nam mieszkańcy tej miejscowości. Więc nie zrobimy nic wbrew państwu. Więc tutaj mówienie o presji, no to nie ma w ogóle sensu, bo naprawdę nie ma żadnej presji. Oczywiście nasza opinia powstała, ale z myślą o tym, że myśleliśmy o jakichś wiadomo dotacjach do naszego budżetu z tytułu wydobycia tego kamienia, ale na pewno nie będziemy przeciwko państwu tutaj stawać i jeżeli państwo dość licznie tutaj przybyliście i znamy wasze postulaty, wydaje mi się, że tutaj my jako rada nie zadecydujemy na pewno przeciwko państwu i
A takie jedno zastrzeżenie takie, jeżeli proszę. Mogę coś powiedzieć. Mhm. Przepraszam, że z tyłu jestem. Proszę, ja słyszę tutaj cały czas opinię radnych, że nic się nie dzieje, nic się nie staje. A staje się bardzo rzecz ważna. Zmiana zapisu planu przestrzennego zagospodarowania, proszę bardzo. Studium. Proszę bardzo. Dobrze. Na tym etapie to jest niepotrzebne. Wprowadzacie element bardzo ważny, który potem w przyszłości za 20 lat, za 50 lat może skutkować. Nawet za 5. Także nie mówcie, nie szarujcie tutaj i nas, obywateli, że nic się nie dzieje. Wprowadzenie studium staje się elementem planu zagospodarowania terenu. I nie bałamućcie ludzi, jeżeli nie wiemy, co będzie w przyszłości przy tak ważnej decyzji. Bo podejmujecie decyzję o tworzeniu studium, czyli wycinkowego planu zagospodarowania pod przyszłe działania. A to jest dzisiaj niepotrzebne. Dlatego, że ktoś sobie chce wywiecić 5 otworów czy 10 na głębokość 100 metrów, niech sobie robi. Jego problem, jego sprawa. A w ten sposób pozwalacie na przyszłe działania na tym terenie. Czy to będzie za waszej kadencji, a może za następnej? A może to jest takie działanie, żeby potem coś zrobić? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych może ma coś do powiedzenia? Proszę Pani Jasiu. Chciałam Państwu powiedzieć, że ja głosowałam za zmianą studium. No, czy tak to, co tutaj, które powiedział Pan Andrzej Jagłowski. W celu takim, że inwestor przedstawi, bo ponieważ pierwsze zadanie wiadomo, że było, że jest to złoże granodiorytu, a po przedłożeniu studium były postawione warunki, informacje. Sposób rozwiązania komunikacji, bo nie jest to tego, że ta droga, która jest, byłaby do wykorzystywana środki, jakie. Całość na etapie, który był nam przedstawiony, był przedstawiony na zasadzie ogólnie, jest złoże, natomiast muszą być przeprowadzone szczegółowe badania, wszystkie szczegółowe uzgodnienia. I nasza opinia była to opinia. Natomiast wiążącą w sprawach takich dalszego zmian lub przekształceń jest uchwała. W tej kwestii nie podejmowaliśmy uchwały. Wyraziliśmy pozytywną opinię, na bazie której inwestor miał nam przedstawić szczegółowe właśnie już zasady rozwiązania transportu, wszystkich innych, właśnie tą uciążliwość i inne badania. I w międzyczasie, ponieważ nie tylko my, ale nad całością tych wszystkich przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, działają w województwie i w kraju specjalistyczne służby, więc żeby uzyskać w ogóle pozwolenie, więc wiadomo i ochrona środowiska, i program Natura 2000, i Śnieżyński Park, te wszystkie uzgodnienia, ten inwestor musiałby w ogóle, musiałby mieć pozytywne wszystkie opinie tych jednostek, Lasy Państwowe, jeszcze inne rzeczy. Ale mam ogromną satysfakcję w tym momencie, nawet właśnie, że to moje głosowanie przyczyniło się do tego, że Chwalisław zintegrował się, że wykazał wspólną inicjatywę. Dlatego, że Państwo od grudnia macie oddaną świetlicę. I dzięki temu właśnie naszemu głosowaniu pierwszy raz się Państwo spotkali w tej świetlicy, wykazaliście jakąś inicjatywę i myślę, że będzie to zalążek do wspólnej inicjatywy i wspólnego działania Chwalisławia. Bo dotychczas jakoś tak Państwo przechodzili obiektnie, więc myślę, że wsadziłam ten kij w mrowisko, może nieświadomie, bo chciałam poznać dalsze tego. No, natomiast dopiero przedstawienie szczegółowych informacji przez inwestora ewentualnie pozwoliłoby nam powiedzieć, bo jest to tylko wniosek do zmiany studium. Tak jak w tej chwili nie podejmiemy uchwały, tylko opinię wyrażam. Nawet w tej chwili, jeżeli przegłosujemy opinię, to do Państwa wniosku. Natomiast nie jest to uchwała o zmianie planu, szczegółowego planu miejscowego zagospodarowania. Bo to jest, uchwała jest dopiero elementem prawodawczym. Natomiast była to opinia, na bazie której inwestor, potencjalny inwestor, czy właściciel działki miał przedłożyć wszelkie rozwiązania za i przeciw, bo nie ukrywam, akurat nie ja, ale tu kolega Tichanowicz bardzo szczegółowo pytał o kwestię rozwiązania właśnie transportu, o te wszystkie rzeczy, co? Uciążliwości, które będzie miał co tego. Ja znam doskonale usytuowanie, tu nawet kolega mi tu podpowiedział, pani mówiła, że tylko dół. No tak, bo faktycznie znam usytuowanie i wiedziałam, że my najbardziej narażony na uciążliwości z tego wszystkiego, to gdyby takie coś powstało, to byłby pan dziedzic, bo on tutaj
w tym. Więc oczekiwaliśmy przedstawienia w ogóle rozwiązania, bo jeżeli nie będzie rozwiązania transportu na przykład, to w ogóle nie mamy o czym mówić do tego, bo... Ale ja wnioskuję z tego, że pani jakby w ogóle nie słuchała tego, co słuchałam, ja słuchałam, proszę pani. Dlatego, że pani dalej potrzebuje głosu inwestora, a nie głosu ludzi. Ja ludzie przyszli i powiedzieli, że nas nie obchodzi, jak on to rozwiąże, czy on zrobi kosmiczne kopyle, czy on w połowie wsi wybuduje domu w tym stopu. Nas to nie interesuje. Więc ja słucham, nie, słucham, że się pani pochyliła. Nie, słucham państwa głosu i mówię, mam satysfakcję, że państwo jednak wykazali się z integracji, z przedstawiliście, postawiliście się tutaj w tym momencie zobaczyć i nawet sami, bo może wielu z was nie tego, sami wyłuskać walory. A pan dziedzic, nie? Proszę? Najbardziej pan dziedzic, Ola. I tylko... My mamy uciążliwość, a nie tylko pan dziedzic. Będziemy mieli w związku z tą... kopalnią. Inwestycją do tego. Mają, nie, mówię, mam w że państwo poznali walory, sami wyeksponowali, wiele osób, które może nawet nie wiedziały, poznaliście walory swojej miejscowości. I z tego mam satysfakcję i nie mówię, i mówię tu z całą odpowiedzialnością, że głosowałam za. A w tej chwili kwestia, jakie tego, mówię, podejmę to państwu ocenią, podejmę to podnosząc rękę czy nie podnosząc ręki. Natomiast mówię, mam satysfakcję z tego, że mój głos przyczynił się do tego, że państwo jesteście teraz tutaj razem i myślę, że to będzie początek działania takiego wspólnego Kalisławia, nie tylko w tym temacie, ale również w innym. Ja jeszcze w kwestii zmiany stereotypów. Pani Ewelino, może pani wstać i się pokazać? Bo to jest stereotyp, proszę państwa. Pani Ewelina w 2002 roku jako mała dziewczynka, i to jest cała masa tych młodych ludzi, budowała z nami, z mieszkańcami, i sami ścieżkę przyrodniczą. Całe wakacje się wspólnie bawiliśmy. Nie myślcie, że jesteśmy głupim motłochem. My wiemy, że mamy stopczyki, my wiemy, że mamy derkacza, który ginie na całym świecie, tylko nam go nie wciągnęli, nie wiem dlaczego. Ja zrobię wszystko, żeby on był wciągnięty. To państwo nie wiecie. To jest problem. Wy nie wiecie, co macie w Kalisławiu i powinniście, gdybyście się dowiedzieli, powinniście tego murem bronić, zanim w ogóle spotkaliście się z inwestorem. Powinniście się podrapać po głowie i powiedzieć tak, kurczę, mamy taką żyłę złota. Tylko, że ta przyroda nam tam przeszkadza i że to jest nasze nieszczęście w tym wszystkim. Bo faktycznie, taka jest prawda. Tylko, że wy nie wiecie, to my wiemy, pani Frankowicz. Naprawdę. Ci młodzi ludzie tutaj, to jest połowa grupy inicjatywnej, to oni tutaj nakręcają, to oni tutaj są z nami. A ja należę do starszyzny, a starsi nas wspierają swoimi doświadczeniami, bo wszyscy jesteśmy razem. Nie jest prawdą, że się mobilizowaliśmy. To nie jest prawda. My jesteśmy zmobilizowani, wszyscy mieszkamy w tej wsi razem i ta wieś jest wyjątkowa, tylko wy po prostu o tym nie wiecie. Perła, mówią, że Walizwa to jest perła. To się cieszy. Ja przepraszam, chciałam coś powiedzieć. Proszę, Francowi, tutaj nadmieniła, że świetlica jest odremontowana, ale gmina nie ma pieniędzy, żeby opiekuna zatrudnić. Ani firanki nie ma kto powiesić, ani tą świetlicę otworzyć, ani wycieczyć, ani młodzież nie może pójść grać ping-ponga, bo gmina nie ma pieniędzy. No jak to tak może być? Po co ta świetlica była remontowana? Jak jest zamknięta na 4 spusty? Maju, pieniądze były wydane w błoto, bo nie ma ani wody, ani nic w tej świetlicy. To odebrał, bo w ogóle... Ktoś zrobił remont, a wioska co z tego ma? Tak będzie miała z kamieniołomów. Jak ten ktoś jest taki wielki, bogaty, chce nam wykupić nasze majątki, niech sobie kupi fabrykę w Mąkolnie, co się wali. I żeby ludzie mieli zatrudnienie, niech ktoś pomyśli, a nie on tylko myśli, żeby kapsę zwinąć do swojej kieszeni, a ludzie co będą mieli? A fabryki się walą, ludzie pracy nie mają. O tym kto myśli? Zatrudni parę kierowców swoich, swoimi samochodami, a nasi ludzie nie będą mieli nic. Brud, smród i biedę. Tak będzie. I śladany będą takie, że... Jak tylko... Będziemy odcięci od świata. Kukurydzę poszedł i nic więcej. Jak se chłopi bije tych sarmów, albo jaki ogród zoologiczny założy, bo tam ma brudzki, nie brudzki. Ale proszę o ciszę bardzo. Ja jeszcze mogę, proszę pani, względem polemiki takiej co tego. Proszę państwa, świetli w każda wioska w naszej gminie ma Radę Sołecką, Sołtysa, Fundusz Sołecki. I w ramach tego funduszu ta rada wspólnie z sołtysem wykorzystuje, gospodaruje w tych świetlicach. Tak jest w Mąkolnie, pani sołtys już wyremontowali, kupiła firanki, jakoś tam ustaliła. My firanki mamy. No więc wy tego. Więc jest jak tego, powie pani sołtys, jest i działa świetlica. W Błotnicy działa, w Płonicy ma być remontowana, ale też przez jakiś tam czas pani sołtys miała opiekuna. Więc proszę,
proszę tutaj Radę Sołecką, ja zresztą tu pan, panie sołtys są świadkami, jak ja na każdym spotkaniu pana sołtysa tutaj gnębię, kiedy będzie, kiedy jakieś tam coś, ta świetlica zacznie żyć i działać. Proszę z Radą Sołecką, proszę zasiąść. Macie w ramach tych funduszy, może wystąpić do pana burmistrza, że tak jak jest w Mąkolnie, było w ubiegłym roku, że był tam, była tam stażystka, czy coś, która w świetlicy, w tej całej wiosce internetowej. Nie wiem, zwróćcie się proszę, proszę waszą inicjatywę, podpowiadam tylko czego, że może ktoś w ramach stażu będzie prowadził zajęcia dla dzieci, młodzieży, na jakieś tam inne... Prosiłem o to pani Jasiu i nie będzie stażu na świetlicy. Może być tylko ktoś tak na więc, no ale to macie, macie państwo, macie państwo fundusze, bo cały czas zresztą podkreślałam i jest to zapisane, jest to zapisane w protokołach, to podkreślałam za każdym razem, że jeżeli będziemy remontować świetlicę i one będą zamknięte, będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Tak jest. I nawet mało tego, wnioskowała tutaj kolega, zresztą też z tobą ewentualnie, czy koło gospodyń, czy jakąś inicjatywę tego typu, żeby było to jakiś animator, czy tego z Centrum Kultury, czy ktoś, kto mógłby właśnie tą świetlicę, czy raz w tygodniu, czy ileś tam tego, żeby ta świetlica, żeby przynajmniej dać zaczątek ożywienia tego takiego ruchu, żeby ta świetlica żyła, to po pierwsze. Po drugie, wszelkie mankamenty co do tego, byłam pierwszą osobą, która była w tej świetlicy zaraz po odbiorze i wytknęłam wszystkie tego, wszystkie braki, które tam tego, czy pan sołtys tu może poświadczyć, schodek, te wszystkie rzeczy, które tam były no, pewnymi lodówkami, tym wszystkim się interesowałam, że jest to niezrobione, bo stwierdziłam, że wyłożenie 500 tysięcy to będą pieniądze wrzucone w błoto, jeżeli ten budynek będzie stały. I cały czas zabiegam o to tylko. Więc teraz proszę, tutaj jest inicjatywa po stronie waszego sołtysa i Rady Sołeckiej, jak tą świetlicę ożywić, jak wykorzystać ten majątek, który gmina wam przytekła. Wszyscy wiedzą, co się w Polsławiu działo, jaka tam była kultura, wszyscy nas tu w okolice znają. Ja proszę wszystkich radnych, jak będzie zatwierdzenie budżetu, żeby tych pieniążków na Polisław więcej zapewnić, żeby tą świetlicową jakiegoś opiekuna zatrudnić, żeby się tą świetlicą zajmował. Nie muszą tam być cuda robione, niech ta świetlica będzie czynna. W Polisławiu zaczynają się rodzić dzieci, budują się tutaj domy, przyjeżdżają ludzie z okolicy. Niech się coś w tej wiosce dzieje. Komuna zaplanowała, że Polisław ma być zburzone. Będą tereny łowieckie dla wysokich partyjnych. Tak było w planie. Już zaczęto wyburzać normalne domy. Kto się tylko wyprowadził, już szpik, już dom był zburzony. Co komuna nie skończyła? Demokracja chce dokończyć. I chcą nas wykończyć tymi kamieniołami. Absolutnie nam jest dobrze tak, jak jest. Prosimy o więcej pieniążków na utrzymanie kultury i domu kultury w Polisławiu, a może akurat coś się odrodzi i będzie się coś działo. Dziękuję bardzo. Temat świetlicy jest bardzo ważny i istotny, ale odbiegamy od tematu, bo temat to wiadomo jest kamieniołom. Proszę pana głosu. Właśnie na bazie tej dyskusji chciałbym indywidualnie porozmawiać z panem Jerzym Kamiczem, przeprosić go, że nie skorzystaliśmy z jego sugestii, żeby indywidualnie rozmawiać z inwestorem. Czyli my jako mieszkańcy kontra inwestor. Dlatego, że wierzymy, że to jest inteligentny człowiek, tylko nie przekonamy, żeby wybudował kamieniołom 200 metrów od swojego domu pod Warszawą, bo będzie miał blisko do pracy. On chce budować kamieniołom u nas, na co się nie możemy zgodzić. Z tego względu, że w zakresie turystyki zrobiono część, do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo, a panie Wojtku, ale zaraz ktoś rozmawia. Ekonomiści dowodzą, że złotówka zainwestowana w turystykę zdarza się najszybciej. Dlatego bardzo pana proszę, żeby pan poparł mieszkańców. Pamiętam, jak pan wypowiadał się o turystyce i o Polisławiu i na to liczę. Mam nadzieję, że inni mieszkańcy też indywidualnie do rady przemówią. Może to na to służę, na co liczę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie, panie Jerzy? Chciałem wrócić pięciu lat wstecz. Dawałem taki informator, do Polisławia też była ta informacja z 30 października 2007 roku. W tym dniu odbyła się sesja Rady Miejskiej tutaj, na którym informacje o zamiarze uruchomienia kopalni granodiorytu w Polisławiu omówił pan Tadeusz Skorupski, przedstawiciel firmy Strabag.
spółka akcyjna. W rejonie Chwalisławia znajdują się, jego słowa, złoża niekolidujące z sąsiedztwem domów mieszkalnych, nadające się do budowy dróg i autostrad. Firma gotowa jest na duże inwestycje, łącznie z odbudową mostu w Byczeniu do kolejowego wywozu 1 miliona ton kamienia rocznie. Radni, i to wypuszczone jest, wstrzymali się z wydaniem pozytywnej opinii, zgłaszając wiele pytań i obaw dotyczących wpływu eksploatacji i transportu na warunki życia mieszkańców i ekologię. Ustalono, że firma Strabag skonkretyzuje założenia projektu inwestycji o zgłoszone zastrzeżenia oraz uwagi i ponownie przedstawi radnym. Po prawie 5 latach znów przyjechali ci Państwo tutaj, a w tym czasie rozsiewane były takie informacje, że mieliśmy inwestora, który około 3-2 milionów rocznie wpłacałby do kasy gminy, byłoby zatrudnienie dla kilkudziesięciu ludzi tam i tak dalej, ale jeden radny się sprzeciwił. No, nie sprzeciwiłem się wtedy, tylko zażądałem informacji bliższych. Sądziłem, że z tymi informacjami przyjadą i wtedy będziemy mogliśmy się zwrócić do mieszkańców, co ich czeka. Ci panowie dość chytrze przyjechali tutaj znowu na spotkanie i popełniliśmy błąd, że nie zawiadomiliśmy was, mieszkańców, o tym, na jaki temat będziemy o was dyskutowali. Sądziliśmy, że te 3 miliony to jest dużo pieniędzy dla gminy. Sądziliśmy, że będą miejsca pracy. Nie braliśmy pod uwagi tego, to co wcześniej tutaj jest napisane. Po pierwsze, tej uciążliwości i dla was, i dla ekologii. I ci panowie tutaj przedstawili nam bardzo taki optymistycznej wizji, jak to będzie i że potrzebują tylko naszej opinii pozytywnej, która nie ma żadnych, nie odnosi żadnych skutków prawnych. A więc w każdej chwili możemy powiedzieć, że nie i nic nas to nie będzie kosztowało, że oni się w międzyczasie zaangażowali. Im szybciej jeszcze raz na ten temat się tutaj zastanowimy, tym lepiej, prawda? Bo tak jak powiedział pan Gawłowski, oczywiście to tak się nie nosi, nie niesie skutków prawnych, ale później mogą powiedzieć, że tyle włożyli, a wy teraz się wycofujecie, prawda? Przygotowanie studiów. Chciałem powiedzieć tak, że to co tu zaznaczyliśmy dla pana Mrozka na dole, bo jest pan Mrozek u góry, to tam radnych zastrzeżeń przyjęliśmy, wszystko może rozbudowywać tak jak zaproponował na dole, to tylko musi się on liczyć z tym, że budowa w tym miejscu nosi ryzyko. To jest takie moje zdanie. Bo ta rada po 2,5 roku ustąpi. Będzie nowa rada. Ten inwestor ma pieniądze. Może przekonać wielu ludzi do siebie, w jaki sposób to wiecie. I wtedy może następna rada podjąć znowu pozytywną opinię i tak dalej, i tak dalej, i zacznie się nowa tentowa. Kto chce inwestować, musi brać to pod uwagę. I sądzę, że pan Mrozek ten na dole, mówię, nad tym się zastanowi. Bo szkoda by było wtedy, żeby całe życie poświęcił na walkę z inwestorem. To, co przedstawiła pani Elżbieta Twaruch, no to rzeczywiście warunki te, które my powinniśmy byli wcześniej wysłuchać. I dlatego sądzę, że powiedzieliśmy tu już wiele, zjeżdżamy na inne tematy, o których powinniśmy porozmawiać w Chwalisławiu na sesji, a więc wasze problemy, które was bezpośrednio tam już dotyczą, związane z i z ekologią, i ze świetlicą, i z funkcjonowaniem wsi. Natomiast skupić się w tej chwili nad tym, żeby odwołać
bądź nie odwołać. Naszą pozytywną opinią to jest pozytywną opinię, bo jest jeszcze czas bez skutków prawnych. Tak jest. Tak, żeby inwestor przestał wydawać pieniądze, bo przynajmniej przez te 2,5 roku, jeżeli tutaj w tej chwili odwołamy, to przypuszczam, że już decyzji swojej, opinii swojej nie zmienimy. A później niestety będziecie musieli Państwo jeszcze raz przyjść i przekonać następną radę, bo ta następna rada znów będzie przez tego inwestora przekonywana, że on chce zrobić tam inwestycję. I tak co 4 lata, przykro mi to powiedzieć, ale tak będzie. Ale taki koleś życie jest w tym państwie. Także w tej chwili powinniśmy, głosowaliśmy i dlatego powinniśmy jeszcze raz przegłosować, czy podtrzymujemy, czy wycofujemy naszą pozytywną opinię wydaną dla tego inwestora. Zanim poddam zgodnie z prośbą mieszkańców, ale zanim poddam Państwa prośbę pod głosowanie, jeszcze chciałabym przeczytać pismo pana Włodzimierza Wicher, ulica Daszyńskiego 5/1 Kaczków. Szanowni radni, jestem architektem, absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiadaczem działki siedliskowej we wsi Chwalisław. Moja wrażliwość na ład przestrzenny krajobraz jest zrozumiała z racji wykształcenia i wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu tego pięknego zawodu. Widziałem wiele miejsc, miast i wsi. Potrafię docenić znacznie i wartość poszczególnych regionów. Znam podstawowe reguły funkcjonowania i współistnienia człowieka w otaczającym go środowisku. Wiem, że człowiek i jego otoczenie zasługują na szczególny szacunek, a ich wzajemne relacje powinny być budowane w pełnej harmonii. Od czego zależy komfort życia i tak naprawdę los Ziemi i przyszłości naszego świata. Jeśli chcemy niszczyć lub oszukać naturę, to ona w sposób zaskakujący i ze zwielokrotnioną mocą odwróci się od nas i zamiast stanowić naszą ochronę i pocieszenie, przyniesie rozczarowanie i trwogę. Piszę te słowa w kontekście informacji o planach uruchomienia kopalni surowca kamiennego w najbliższej okolicy Chwalisławia. Muszę przyznać, że ta informacja jest kompletnie zaskakująca i szokująca. Zgadzam się w pełni z ocenami tego terenu zawartymi na przykład w planie odnowy wsi Chwalisław, gdzie napisano, że posiada on wspaniałe walory krajobrazowe. Niewątpliwie jest najpiękniejszą wioską gminy Złoty Stok. Ze względu na dawny rolniczy charakter wsi oraz peryferyjne położenie została zachowana bogata szata roślinna, w tym wiele gatunków rzadkich i chronionych. A w strategii rozwoju gminy Złoty Stok, że głównym atutem rozwojowym jest atrakcyjność krajobrazowa i klimatyczna. Szansą gospodarczą dla tego rejonu jest rozwinięcie nowoczesnego kompleksu usług turystycznych i rekreacyjnych w połączeniu z przemyślanymi działaniami na rzecz ochrony oraz rewitalizacji środowiska przyrodniczego. Bo Chwalisław stanowi niepowtarzalną krainę o unikalnej urodzie, to swoista Toskania, Bawaria i Tyrol. I nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Potwierdzili to moi goście, którzy przebywali w różnych zakątkach w Europie, Azji i Ameryce. A wchodząc na tutejsze wzgórza z zachwytem, wyrażali się o niezwykle malowniczej okolicy. Niepowtarzalne bogactwo flory i fauny, w tym występowanie zagrożonych ginących gatunków ptactwa, zwierząt i roślin, to nie tylko granice Śniedeckiego Parku Krajobrazowego, ale również i ta strefa, która nieroztropnie ma pozostać przeznaczona pod degradację, a której znaczenie dla całego ekosystemu jest niepodważalne. To nieprawda, że Chwalisław jest dla całego ekosystemu, to nieprawda, że Chwalisław jest zacofaną i nic nieznaczącą wioską, która może poświęcić. Którą można, przepraszam, poświecić. Przeciwnie, należy propagować jej walory i odkryć dla turystyki tę złotostocką ziemię, bo takich miejsc jest coraz mniej. Decydując się na uruchomienie kopalni surowca kamiennego, przy takim położeniu ewentualnego wyrobiska ponad terenami zamieszkałymi, gmina doprowadzi do zlikwidowania wioski, bo skutki uciążliwości związanej z hałasem, zapyleniem, transportem, zmianami w stosunkach wodnych nie będą do zaakceptowania przez mieszkańców i użytkowników działek i doprowadzą wcześniej czy później do wyludnienia. A wątpię, czy ktokolwiek z decydentów weźmie odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców.
To, że kupiłem tu działkę i planuję osiedlenie się, nie ma najmniejszego znaczenia dla poglądu, który zaprezentowałem w tym piśmie. Uważam, że może on zostać potwierdzony przez wielu niezależnych ekspertów i że nie można dopuścić do zniszczenia tak cennego krajobrazowo obszaru. Mam nadzieję, że radni w czasie głosowania będą sobie zdawać ciążącej na nich odpowiedzialności i uratują ten teren dla społeczności, dla siebie i również dla przyszłych pokoleń. Z poważaniem magister inżynier architekt Włodzimierz Wicher. To na zakończenie, mili Państwo. Proszę bardzo. Chciałem też Państwu odpowiedzieć jako radny i przedstawiciel tej władzy, której zarzucacie Państwo, że w taki sposób bez informowania Was podejmuje takie decyzje. Otóż to nie było tak do końca, jak może wynikać to z głosowania. Były również wśród nas wątpliwości. Ja byłem jedną z osób, które miało największe wątpliwości co do tego kamieniołomu. I z drugiej strony muszę też Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, że pewne uśpienie naszej czujności wynikało też z tego, że Państwa przedstawiciele nie zabierali głosu przeciwnego podczas tego posiedzenia. Musicie być Państwo też wziąć pod uwagę to, że macie Państwo przedstawicieli w Radzie, którzy jak była podejmowana ta decyzja, czy ta opinia, w ogóle nie zabierali głosu. Najlepiej cicho siedzieć. Ja w sumie teraz się cieszę z jednej rzeczy, że ta Państwa postawa wpłynie na chyba ucięcie kwestii tego kamieniołomu na zawsze, bo jeżeli społeczność się tak jednoznacznie wypowiada, to chyba to będzie koniec tej inwestycji. Ja mogę coś jeszcze dodać. Ja bym chciała Panu osobiście podziękować, bo ja bardzo dokładnie odsłuchałam wszystkie nagrania, które były w internecie. Bo oczywiście bardzo późno, po tej Waszej grudniowej sesji na spotkaniu, w której był inwestor. I wiem, że Pan, pogłosił Pan, i Pan był jedyną osobą, która mówiła: powiedzcie ludziom, bo będą na Was mieszać psy. I w imieniu społeczności dziękuję Panu bardzo. I też jest nam przykro rzeczywiście, że te informacje do nas nie dotarły. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Pan burmistrz jeszcze chciał się wypowiedzieć, proszę bardzo. Ja może niewiele więcej powiem od tego, co powiedziałem na spotkaniu w Władysławiu. Rejtana się bawić nie będę, to od razu Państwu tam powiedziałam i tutaj powtarzam. Nie jest szkoda, proszę Pana. Powiem Panu dlaczego. Dlatego, że znam, jaki jest tok postępowania administracyjnego w każdej sprawie. W tej chwili Rada wyraziła tylko pozytywne stanowisko co do możliwości ewentualnej zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. To, czy taka decyzja będzie podjęta, będzie wynikać z tego, czy przedsiębiorca ten w oparciu o badania, które chce wykonać, a to nie są obiekty poszukiwawcze, bo on ma to zdiagnozowane. To są odwierty już rzeczywiste w celu określenia faktycznej struktury kamienia na określonych głębokościach. I inwestor ma świadomość, że to pozytywne stanowisko jest stanowiskiem wstępnym, uzależnionym od bardzo wielu czynników, które on będzie musiał na drodze skutecznego przeprowadzenia zmiany planistycznej w zakresie studium wykonalności, a gdzie dopiero plan zagospodarowania, który jest następnym dokumentem, musi przejść. Musi przejść Wydział Ochrony Środowiska, musi przejść Natura 2000, musi przejść parki krajobrazowe. Pani zadała pytanie, z kim ja rozmawiałam w parkach krajobrazowych? Z panem dyrektorem Mazura, który wstępnie stwierdził, że specjalnych przeciwwskazań nie widzi. Wstępnie i ustnie. Bo tak jak Wam na zebraniu powiedziałem, każdy inwestor, który występuje z jakimkolwiek wnioskiem związanym z planem zagospodarowania przestrzennego, czy na etapie studium, czy na etapie planu zagospodarowania przestrzennego, w
wcześniej rozeznajemy możliwość u tych instytucji wiodących, z którymi trzeba dany temat uzgodnić, po to, żeby dany inwestor wiedział, czy warto, czy nie warto w ten temat wchodzić. I to wstępne stanowisko Rady, inwestor dokładnie wie, że może się zakończyć decyzją, w wyniku której nie będzie zmiany studiów. Jednym z elementów, który wpływa na podjęcie takiej decyzji czy nie, są tak zwane uzgodnienia konsultacji społecznej. Proszę Państwa, kamieniołom za mojej kadencji już był dwa razy tematem obrad Rady Miejskiej i za każdym razem w tych poprzednich dwóch przypadkach nikt Państwa o tym nawet nie informował. A dlaczego? A z tego prostego względu, że jeżeli inwestor sam nie wie, czy w ogóle jest o co kopię kruszyć, to po co my mamy Państwu absorbować tą drogę, tym głowę zawracać? I tak, gdyby miała być podjęta jakakolwiek czynność administracyjno-prawna, Państwo, jako opinia społeczna, w tych przedsięwzięciach będziecie uczestniczyć. I inwestor musi sobie zdawać i zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będzie przyzwolenia społecznego, co też Państwu mówiłem, proszę Państwa, są inwestycje, które mają pozwolenie na budowę i opór społeczny udaremnia możliwość wykonywania tych inwestycji. Zwłaszcza, jeżeli to dotyczy inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska, a przemysł kamieniarski do takowych jest zaliczany. Więc w tej chwili jest ryzykiem, bardzo dużym ryzykiem inwestora, potencjalnego inwestora, to czy ten kamieniołom zostanie uruchomiony czy nie. Na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, zmiany stanowiska Rady nie jest potrzebna. Na dzień dzisiejszy inwestorowi należy przesłać informację, która od Państwa spłynęła. I niech on przeanalizuje, czy w takim stanie rzeczy, czy w takim oporze społecznym warto mu wykładać pieniądze na wykonywanie tych badań. To wszystko? I tyle mam. No ja chciałabym się dopowiedzieć do jednej rzeczy. W protokole z 29 grudnia 2011 jest informacja, że pan, że jest zgoda parku. Tak. Ja wykonałam telefony do Rdosiu, do parku, nie do dyrektora, do pana Mazura nie. Nie uznałam, może to był błąd, może trzeba było od razu do pana Mazura. W Rdosiu, ponieważ pracują ludzie i w zarządzie parku dolnośląskich i oczywiście w tej regionalnej dyrekcji, nikt nie wiedział o tym, że jakiekolwiek wstępne rozmowy były prowadzone. Więc jeżeli to była pani burmistrz, rozmowa koleżeńska, no w zasadzie nie, to jak można radny wprowadzać błąd? To jest manipulacja. Powiedział pan, jest zgoda parku, jest zgoda lasów państwowych. Rozmawialiśmy z wicedyrektorem okręgowego, jakie stanowisko? Regionalna dyrekcja lasów państwowych we Wrocławiu. Tak, zastępca dyrektora. Powiedział, że nie słyszał, nie dotarł do nich informacji, że były wprowadzone jakiekolwiek wstępne. Jeżeli to były telefoniczne rozmowy, jeżeli pan się orientował po koleżeńsku, panie burmistrzu, to nie można ludziom powiedzieć, że jest zgoda. Bo zgoda jest dopiero na tym etapie, my doskonale wiemy. Nie ma potrzeby, żeby pan po raz dziesiąty nam mówił, jaka jest procedura, bo my wiemy. Wiemy też, że opór społeczny nie polega na tym, że my przyjdziemy na tym etapie i coś działamy. Nic nie działamy. Nasz opór daje nam prawo do kwestionowania ekspertów, proszę pana. Więc my będziemy musieli w każdy z tych 150 dokumentów zajrzeć, najpierw ponieść koszty, żeby założyć stowarzyszenie, i ruszyć na wojnę z inwestorem. Tak wygląda opór społeczny i tak to się dzieje wszędzie gdzie indziej. Co w tym stoku na pewno nie będzie dziki zachód. I przywiązywanie się do drzew na w kościelnym lesie nic nie da. To jest jedyny moment, kiedy my możemy odwołać się do naszego zdrowego rozsądku i poprosić was. I uważam, że nie ma pan racji mówiąc, że nie ma potrzeby. Jest potrzeba. Jeżeli przekonaliśmy radnych, bo widzę, że to jakoś dziwnie działa. Rada ma swoje stanowisko, pan burmistrz ma swoje stanowisko, powinniśmy być jednością. Albo przynajmniej to uzgodnić poza naszym udziałem. Nie rozumiem tego. Więc
uważam, że ładnie by było, żeby jednak się Rada ustosunkowała do naszego stanowiska. Natomiast jakie zdanie pan ma na pana burmistrza, to my wiemy. A pan burmistrz jako gospodarz naszej gminy powinien być po naszej stronie. Albo przynajmniej spróbować zrozumieć. Spróbować tych ludzi. Po odbijać chwileczkę. Czy państwo jesteście przekonani, że macie stuprocentową słuszność, że nie warto przeanalizować plusy i minusy, tylko... Oczywiście, że jesteśmy przekonani o tym. Oczywiście, to po prostu wyłącznie eksponować plusów i minusów powinno się odbyć tutaj na Radzie, nie u inwestora, proszę pana. Ale to się nie inwestora, tutaj ma być zadana decyzja, proszę pana. A nie inwestor będzie prowadził procedury wszystkie i na każdą procedurę cała wieś będzie protestować. Bo pan rozpocznie tą procedurę również. Tu się powinno zamknąć procedurę albo ją rozpocząć. A jak rozpoczniecie to razem z inwestorem, to wydaje mi się, jak pan był na Kłaniczewie, to wydaje mi się, takie miałem odczucie, przepraszam bardzo, że był pan przedstawicielem inwestora, a nie gospodarzem tej aglomeracji. Takie już jestem odczucie, moje osobiste. Proszę państwa, ja państwu odpowiem tak. I wszyscy tak odnieśli w Kłaniczewie, że pan był przedstawicielem inwestora, a nie gospodarzem tego terenu. Tak, w tym momencie tak, bo jestem do tego zobowiązany stanowiskiem Rady. Ja chcę państwu przypomnieć, że w listopadzie Rada powiedziała, no mamy taki tu granodiory i tak dalej. Czy w ogóle z tym tematem cokolwiek da się ruszyć? Powiedziałem, nie ma problemu. Państwa przyjęte stanowisko w tym zakresie, żeby ten temat ruszyć, a następną sesję zjawia się inwestor. Nie ma problemu. I na następną sesję w grudniu pojawi się inwestor. I wszystko, co jest robione, proszę państwa, jest robione pomiędzy inwestorem, czy uzgadniane pomiędzy inwestorem i organami władzy samorządowej. Tu nic z inwestorem się nie dogadywa. Natomiast u pana Mazura to byłem z panem planistą, nie nawet z przedstawicielem inwestora, a w lasach, w nadleśnictwie park, bo to pan Mazur będzie tym, który będzie tą decyzję wydawał i w tym zakresie będzie zajmował stanowiska i kierował je dopiero do Wrocławia. A odnośnie lasów państwowych, to tutaj jest radny pan Adam Grygiel. Byłem u nadleśniczego naszego Wojciechowskiego. I tam pewne ustalenia w tym zakresie ze strony lasów, że oni też nie widzą przeciwwskazań, bo niestety trzeba byłoby przejeżdżać, gdyby to była droga z wykorzystaniem drogi powiatowej, trzeba by przejeżdżać przez ich teren, gdyż ten teren kamieniołomów nie przylega bezpośrednio do drogi. I te informacje były podawane, bądź to na komisji, bądź na sesji Rady Miejskiej. I takie informacje podawane. A one wynikają z tego, że proszę państwa, każdy potencjalny inwestor i między innymi i pan Mrozek, jeżeli chce budować wyciąg narciarski lub staż, czy rozbudować swój budynek o część gastronomiczną, to pierwsze co, aby tą daną osobę nie narażać na koszty, to jedziemy i wstępnie uzgadniamy dane stanowisko z tymi organami, które będą współdecydować o zmianie stanowiska. Ale na tym etapie nie mogą decydować, bo nie ma ekspertów. Proszę panią, i nie będą decydować na tym etapie. Ale pan burmistrz przekazał informację, że jest zgoda parku. Że parki tak pan powiedział, jest zgoda parku. Parki nie widzą przeciwwskazań. Jest zgoda parku. Nie ma przeciwwskazań. Pada takie słowo. Z ich punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie pana radnego powiatowego. Proszę bardzo, chciał pan... Pani przewodnicząca, wysoka rado. Ja myślę, że to właśnie to chyba już szkoda decydować, to wiele takich mądrych i istotnych rzeczy wpłynie. To, że podejrzewa, nie twierdzę, że mam rację, że jest taka dyskusja, ta najpierw na zebraniu w Chwalisławiu, dzisiaj, prawdopodobnie, proszę mi wybaczyć, ale wystąpiła z pewnej nierzetelności, kiedy opracowano, tak myślę, strategię, potem kierunki uwarunkowań i rozwoju gminy i potem wreszcie plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bo gdyby było to rzetelnie zrobione i uczestniczyliby w nim mieszkańcy Chwalisławia, to na samym początku, tak a priori, byłoby wyraźnie powiedziane przez mieszkańców, dajcie nam święty spokój i szanujmy to, co Stwórca stworzył. Koniec kropki. Ale to minęło, nie ma co wracać. Wysoka Rada i Pani Przewodnicząca, można wyjść, to się często mówi krakowskim targiem, do tej uchwały, do tego stanowiska Rady z grudnia ubiegłego roku. Otóż powstał nowy fakt,
tym nowym faktem jest wyrażony na piśmie i fizycznie protest mieszkańców Palisławia. I on tak naprawdę skłonił przecież państwa do zajęcia się sprawą. Ten nowy fakt to jest protest. W tym proteście jest wyrażone wszystko. Proszę panią przewodniczącą, proszę uprzejmie Wysoką Radę, myślę, że również w imieniu mieszkańców, o to, aby nie zrezygnować z tego, co do tej pory w studium uwarunkowań zagospodarowania i w miejscowym planie jest zapisane. Koniec, kropka. Myślę, że na którejś z kolejnej sesji państwo, to już wola państwa, podejmą stosowną uchwałę, której będzie można powiedzieć, że w Palisławiu działka, nie pamiętam numeru, pozostanie dalej tą działką, którą byście przewidzieli i w studium zagospodarowania, i w miejscowym planie. I potem już nie będzie żadnej zgody, tej nawet wynikającej z artykułu 15 prawa geologicznego, noweli prawa geologicznego zawartej w ustawie 110 z 2001 roku z lipca. Tam artykuł 15 punkt 2 i 3 mówi, że organ koncesyjny, który wyraża zgodę na najpierw poszukiwanie, ale tam na wydobywanie, punkt 2, punkt 3 na składowanie surowców, każdorazowo prosi o wyrażenie opinii burmistrza lub wójta. Nie rady, burmistrza lub wójta. Będzie miał pan burmistrz święty spokój. Otóż nie będzie zgody rady na podejmowanie jakichkolwiek czynności i tak już jak gdyby, no tak maszynowo, będzie odmawiał pozytywnego załatwienia sprawy geologowi województwa i innemu ewentualnie organowi koncesyjnemu. Koniec, kropka. I koniec tej sprawy. Więc bardzo proszę panią przewodniczącą i Wysoką Radę o podjęcie decyzji pozostawienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium tego, co do tej pory jest zapisane. I nie podejmowanie żadnych czynności mających zmienić ten stan rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za przybycie. Oczywiście poddam pod głosowanie państwa prośbę, więc wydaje mi się, że wyczerpaliśmy na tyle temat, żeby każdy... Znaczy, ja jeszcze chciałam poprosić, że jeżeli są jacyś radni, którzy jakby nie zgadzają się z tym naszym protestem i mają jakieś takie argumenty, to żeby jakby, no nie wiem, przedstawili, bo jeszcze mamy szansę, żeby przekonać tych radnych, którzy nie chcą nas poprzeć w tym głosowaniu. Także jeżeli jest jakiś radny, który no jakby nie zgadza się z protestem mieszkańców, to bardzo prosimy o jakieś argumenty takie konkretne. Czy ktoś teraz chce zabrać głos? Ja jeszcze tylko państwa spytam, ja już pytałam, ale nie chcą państwo jeszcze raz spotkać się z inwestorem? Nie widzą państwo. Nie. Dziękuję bardzo, musiałam zapytać. Daniele, patrz, Daniele, Aniuś. Dobrze, dziękuję bardzo, więc... Nie, bo ja już raz pytałam. Zatem będziemy podejmować opinię. Kto z państwa jest za pozytywną opinią? Ale czytając pismo, mieszkańcy poprosili mnie oczywiście. W piśmie. Zwracamy się z prośbą do Rady Miejskiej o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. I my żądamy tego. W liście protestacyjnym w sprawie planów otwarcia kopalni. Więc zatem pytam Radę, kto z państwa jest za tym, aby wydać pozytywną opinię w sprawie przyjęcia protestu mieszkańców wsi Laski. Przepraszam, Palisław, bardzo przepraszam. Mieszkańców wsi Palisław i wycofanie zarazem pozytywnej opinii w sprawie zmiany studium uwarunkowań, którą podjęliśmy w dniu 29 grudnia 2011 roku. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Brakuje mi jednej osoby. Bo jeszcze raz. Kto jest za? I wysoko ręce, bo ja nie widzę naprawdę. Raz, tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I cztery wstrzymujące i zgadza się, jest 10 głosów, 14. Zatem, mili państwo, ustosunkowaliśmy się pozytywnie do państwa.
Proszę zostać na sesji. Nie będziemy przeszkadzać. Nie, nie.